Cześć, witajcie w nowym formacie od Watch Extra Klasa, czyli podcast Pogadane. Będziemy do niego zapraszać różnych ciekawych gości i będziemy z nimi rozmawiać na tematy dotyczące oczywiście ich, ale też spraw bieżących. Ja nazywam się Kamil Wawro i będę miał tą przyjemność poprowadzić pierwszy tego typu podcast. A zaczynamy naprawdę z wysokiego C, ponieważ naprawdę dzisiaj mamy grubego gościa i to wcale nie chodzi o jego brzuch. Redaktor naczelny redakcji Weszło.com, Mateusz Rokuszewski. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, to prawdopodobnie określenie grube właśnie bardziej pasuje do mojej wagi, ale obiecuję, że już niedługo. Dziękuję ci, że przyjąłeś zaproszenie do tego podcastu, bo na pewno prezesi w dzisiejszej chwili no, nie dają wam odpocząć. Tak, tak, no ale wszystko zanosi się, że przynajmniej do poniedziałku mamy spokój, także no dzisiaj można trochę odpocząć, aczkolwiek zastanawiałem się, czy po wczorajszym meczu, po tym jak Cracovia jednak odpadła z Rakowem Częstochowa, czy dzisiaj nie pożegnamy Michała Probierza, bo chyba też takie były pogłoski, bo też Sport.pl pisał, że Michał Probierz dostał ultimatum polegające na tym, że albo finał, albo do widzenia, także dzisiaj odetchnęliśmy, że Michał Probierz jeszcze z Legią przynajmniej popracuje. Tak jak ci wspominałem, będziemy sobie poruszamy się dzisiaj w trzech segmentach. Weszło, ruszymy sobie oczywiście też troszkę sportu i ostatni będą pytania stricte dotyczące ciebie. Ale zaczniemy sobie tak troszkę w nawiązaniu do quizu od zapomnianej rundy trach, trach, trach. Myślę, że wszystko wiesz, o co w niej chodzi. Będą pięć pytań, tak, nie, lub też w pytaniu będą zawarta odpowiedź, więc myślę, że sobie poradzisz. Jesteś gotowy? Powiedzmy, że tak. Dobrze. Pierwsze. Czy Paczul ogląda mecze? Tak. Czy Kowal zaśpiewa kiedyś Ale Aleksandra? Nie. Czy spinasz się na quizach? Nie. Ludzie kochani lub czy chcesz coś z Avonu? Ludzie kochani. Po ile Jalek ogarnia temat? 2-5 czy 3-0? Nie wiem. No więc dobra, nie, mamy pierwszą. Z Jankiem to jest taki mem się zrobił dziwny, że on jest cały czas zbierany. A prawda jest taka, że Janek jest mega ogarniętym gościem. Studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Świetnie sobie radzi na tych studiach. Jest, podejrzewam, że jednym z najbardziej oczytanych dziennikarzy na Weszło. Nie wiem, czy to dobrze świadczy o Weszło, czy może wręcz przeciwnie, ale po prostu dorobił się takiego wizerunku, który kompletnie nie pasuje do niego poza tymi quizami. Ale przecież dobrze wiesz, jak wyglądają jego pytania dotyczące na przykład tam czułka, nie? No to naprawdę wychodzi co? Jakby... No, chyba się stresuje, co z tego wynika wszystko. No nie, to też może być takie wrażenie, więc no już wyjaśniłeś ten temat. Chociaż piłką będzie... mógłby się mocno interesować, to prawda. Dobra, przejdźmy sobie do formatu, w którym pogadamy troszkę o Weszło, z racji tego, że jesteś redaktorem naczelnym, no to na pewno wiele tematów możesz poruszyć w tej kwestii. Pierwsze pytanie. Dużo formatów wideo pojawiło się na Weszło, twój, Wojtka Hadaja. Powiedz mi, czy jesteście zadowoleni z oglądalności? Tak, bo to nigdy nie będą formaty, które będą się oglądały tak jak te nasze najlepsze formaty, czyli powiedzmy tam powyżej 100 tysięcy oglądających, choć mam nadzieję, że takie odcinki też będą się trafiały, ale generalnie ja jestem zadowolony. Nie wiem jak Wojtek Hadaj, nie wiem jak chłopaki z Łodzi, ale ja spodziewałem się, że będzie trochę gorzej. Ja tutaj naprawdę nie mogę narzekać, bo takie 50 tysięcy osób w podcastach o polskiej piłce, gdzie czasami mówię o arbitrze Bartoszu Frankowskim czy o Stali Mielec, to wydaje mi się, że jest dużo, bo ludzie widząc takie liczby czasami źle to odbierają, bo przeceniają zainteresowanie piłką w naszym kraju i zainteresowanie przede wszystkim ekstraklasą w naszym kraju. Ono nie jest tak duże, jak się naprawdę ludziom wydaje. Takich osób szukających szczegółowych treści na temat ekstraklasy jest tak naprawdę mało, tak? I wiem, że te wszystkie wskaźniki też spadają, także zrobić taki program, który polega na tym, że siedzę i mówię do kamery i tam nie ma żadnych efektów specjalnych, tylko po prostu jestem ja i walę swoje smuty i uzyskać taką oglądalność, no to myślę, że jest w porządku. Wrzuciliście trzy nowe formaty i są one kompletnie różne. Także chyba to jest też waszą mocą, mi się wydaje, w tych nowych formatach. Wydaje mi się, że nawet nie tych nowych formatów, tylko generalnie naszą siłą na Weszło jest to, że jesteśmy bardzo różni. Czasami widzę jakieś komentarze, że o, ja nie pasuję do tej ekipy, czy nie pasuję do naszej ekipy Paczul, czy ktoś inny nie pasuje, czy Kowal nie pasuje, a wydaje mi się, że to właśnie jest największa zaleta Weszło, że jakoś wzajemnie się uzupełniamy i nawet jak sobie popatrzymy tak na te pary w dziennikarstwie, które odnosiły sukces, no to często jest tak, że to są inne osoby, ale wzajemnie mają taki zestaw cech, który daje jakąś całość i ona jest fajna. Tak? Takim sztandarowym przykładem zawsze był dla mnie duet Tomasz Smokowski i Andrzej Twarowski, czyli byli prowadzący
Ligi plus Ekstra. Wiadomo, Smoku był tym spokojniejszym, tym, który miał wyważone opinie i był bardziej zaangażowany i w mojej ocenie bardziej merytoryczny, a Twaro to był ten pistolet, który czasami wrzucił gówno w wentylator i to się bardzo ładnie rozbryzgało, że tak to ujmę i muszę szczerze powiedzieć, że te odcinki Ligi Plus Ekstra wspominam najlepiej i zobacz, na kompletnie inne osoby, tak, a stworzyły świetny duet. My tak samo w naszym przypadku wydaje mi się, że to, że jesteśmy różni jakoś od siebie, no to działa zdecydowanie na plus. No nie, no oczywiście, bo tak możemy zauważyć w życiu. Przeciwieństwa się przyciągają, a na takiej podstawie, gdzie zrobione są bendy zespołowe, gdzie na przykład załóżmy jest tam czterech chłopaków i każdy jest inny i każdy przyciąga inną publiczność i każdy ta publiczność bierze coś innego od siebie, nie? I to jest takie... Jesteście w stanie... Żeby nie odlecieć, nie? Bo nie wiem, jak Kowal ze swoimi teoriami gdzieś za daleko ucieka, no to ja go sprowadzam na ziemię, jak ja zaczynam przynudzać, no to Paczul zrobi coś widowiskowego, Kuba jest taką osobą, która gdzieś to wszystko wyważa pomiędzy nami i dba o odpowiednie proporcje, także no myślę że tak to powinno wyglądać po prostu. A powiedz mi, czy na przykład, gdy nie macie w jednym z odcinków tam z Ligi Minus, to powiedz mi, czy ty włączasz i oglądasz i myślisz, Boże, co ten Kowal znowu zrobi, gdzie tam, gdzie, jak daleko odleci, gdy nie ma takiego hamulcowego w postaci ciebie? Nie, myślę, że chłopaki dają sobie z nim radę też, także spokojnie. Nie, no Kowal wiadomo, ma różne teorie, nie ze wszystkimi się zgadzam, ale generalnie no, czasami mnie śmieszą te zarzuty, które widzę w stosunku do niego, no bo wynikają chyba z takiej powierzchownej oceny i z tego, że ludzie nie oglądają naszych programów i wyrabiają sobie zdanie na temat tego, co przeczytali w internecie, a niekoniecznie musieli przeczytać prawdę. Opinie są różne, najważniejsze, żeby była jakaś oglądalność, nie? A powiedz mi, czy macie jeszcze w planach jakieś nowe formaty? No tak, myślę, że tak. Trudno, żebym tutaj powiedział coś konkretnego, ale wiesz, zbliża się Euro 2020 albo 2021, różnie się to tytułuje, to siłą rzeczy jest taki okres, który jest najbardziej płodny dla dziennikarzy czy dla redakcji, tak, i myślę, że my w jakiś sposób to Euro 2000 albo 2021 wykorzystamy też. Głównie chodziło mi o to, czy będzie format, w którym Paczul będzie wykładał biznes, a Kowal będzie gotował. Nie będzie chyba takiego formatu. Pierwszego nie będzie, dlatego że to jest kompletnie bez sensu, bo wiedza o ekonomii czy biznesie w wykonaniu Pawła jest na zerowym poziomie i wydaje mi się, że on powinien zacząć od tego, żeby oglądać najpierw takie produkcje, żeby żyć trochę lepiej, że tak to ujmę. A Kowal jest innym przykładem, bo Kowal rzeczywiście świetnie gotuje, podobno, bo nie miałem okazji jeść nic z tego, co przyrządził, ale nie będzie, dlatego że Kowal nie przepada za nowymi pomysłami, że tak to ujmę. No ale musisz przyznać, że 1000 za czarną godzinę to jest dobry pieniądz. To jest bardzo dobry pieniądz. I jeszcze ostatnie pytanie w sprawie wideo. Powiedz mi, jak ty się czujesz w tym formacie? Jest ciężko, bo no jesteś sam na sam z kamerą i musisz w jakiś sposób się w tym odnaleźć. Jeszcze poszukuję swojej drogi, że tak to ujmę, bo wiem, jak to robi Wojtek Hadaj, wiem, jak to robi Stan na przykład i oni robią to kompletnie różnie, znaczy tak w porównaniu między sobą. No i ja też staram się znaleźć jakiś pomysł. Na razie jest tak, że wbrew temu, co czasami mogę przeczytać, nie czytam żadnego promptera, a tutaj powód jest prozaiczny, gdyż nie mamy promptera, ale też no, nie czytam. Jakoś nagrywamy to fragmentami po akapitach, ale sobie wcześniej przygotowuję. Może nie cały tekst, znaczy może już coraz mniej tego tekstu, bo pierwszy odcinek napisałem sobie od deski do deski. Teraz też tak się zdarza, ale no, jeśli nie, to zawsze jestem przygotowany. No wiadomo, jeszcze dużo, dużo roboty przede mną. Przede wszystkim jeśli chodzi o emisję głosu szeroko rozumianą. A powiedz mi, co sprawia ci największą trudność? Przygotowanie materiału, opowiedzenie tego materiału, czy nie wiem, to, żebyś na przykład spokojnie siedział i patrzył w kamerę? Największą trudnością jest to, że trzeba trochę grać się przed tą kamerą, a ja, jak były szkolne przedstawienia, jakieś, nie wiem, jasełka, no to raczej byłem nie w roli Józefa, tylko takiego pastucha i to nawet takiego pastucha, którego się potem nie wymienia w czołówce i to rzeczywiście jest pewien problem, no bo tak jak powiedziałem, to nie może tak wyglądać na dłuższą metę, że recytujesz, tylko
trzeba trochę tym głosem się pobawić i tego jeszcze nie umiem. Rozmawiałem na ten temat z osobami, które mają większe doświadczenie w nagrywaniu przed kamerą i mówiły mi, że trzeba się po prostu pozbyć takiego wstydu. To jeszcze przede mną. Myślę, że jest takie najprostsza rada, ale najtrudniejsza do zrobienia. No tak, ale mam wrażenie, że to przyjdzie z czasem. Generalnie już dawno, dawno temu, kiedy dopiero raczkowało weszło TV, nikt nie przewidywał, że ja będę w jakimś stopniu odgrywał w nim rolę, tak? Bo uznano, że się przed kamerą nie odnajdę. Później okazało się, że jakoś daję radę. Zostałem stałym, że tak to szumnie nazwę, ekspertem w stanie futbolu. Występuję w Lidze Minus, w quizach, w Weszło Polskich, też w innych programach. Także skoro to ogarnąłem, to mam wrażenie, że ogarnę też te wystąpienia w autorskim programie. I przejdźmy sobie dalej. Wasz koronny magazyn Liga Minus. Powiedz mi, czy jest to format najśmieszniejszy, najbardziej merytoryczny, czy po prostu najlepszy, jeżeli chodzi o piłkę nożną? Nie wiem, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Fajne jest to, że wszystko się urodziło absolutnie z przypadku. To nie było tak, że ktoś nas sobie wymyślił, bo ten format Liga Minus miał wyglądać zupełnie inaczej, że to jest, miał go prowadzić Bartek i prowadził na początku, tylko że w obsadzie miał być Kowal, miał być Stan, później miał być Andrzej Iwan, plus mieli być zapraszani goście z zewnątrz, tacy eksperci, którzy kiedyś grali w piłkę albo są szanowanymi dziennikarzami, a skończyło się tak, a bardzo szybko się skończyło tak, że usiedliśmy tam my i okazało się, że nie ma żadnej straty dla tego, jak program wygląda. Wiele osób wręcz pisze, że siedzimy tam ekipą Weszło Polskich, bo wcześniej prowadziliśmy tylko podcast w radiu. Stana już dość dawno nie było. Andrzej, wiadomo, jak potoczyły się jego losy, Bartka już też z nami nie ma, a z takich gości z zewnątrz to wydaje mi się, że był tylko jeden taki odcinek, kiedy pojawił się w Lidze Minus Maciej Bartosz. A właśnie, skoro już poruszyłeś ten temat osób z zewnątrz, to ostatnio mówiłeś, że często ludzie najeżdżają na Kowala, ale to Kowal jednak jest tą osobą, która zawsze interesuje się tymi mieczami i ma coś do powiedzenia. I poruszyłeś taki temat, że często przychodzili do was jacyś tam, nie wiem, eksperci, byli piłkarze i mówili wam, co mają mówić. Powiedz mi, czy często się tak zdarzało lub zdarza dalej? Znaczy często to nie jest dobre słowo, ale wiele razy jest tak, że widać, że po prostu ekspert leci jakimiś komunałami, tak, że może sprawdził wyniki na Fresh Score i na tej podstawie buduje swoją argumentację, ale za bardzo tych meczów nie oglądał. Tak. Ja miałem takie sytuacje, że na przykład ustawiałem gości do radia i oni się pytali, o czym będziemy rozmawiać. Ja mówię, że będziemy o tym i o tym, ale ja o tym nic za bardzo nie wiem. Powiedz mi coś, to ja po prostu powtórzę, tak? I wiadomo, że to nie są fajni eksperci z naszego punktu widzenia, bo lepiej sobie zawsze skonfrontować opinie, ale też takie osoby się zdarzają. Wiem, że telewizje na przykład mają z tym problem, żeby znaleźć takich ekspertów, którzy występowali na przykład w danej lidze i też dalej się nią żywo interesują, bo prawda jest taka, że na przykład mnóstwo piłkarzy grało w Bundeslidze w przeszłości, tak, Polaków, a gdybyśmy mieli wskazać ekspertów, którzy tak żywo się tym interesują, no to mało tego tak naprawdę zostaje i chyba lepiej znaleźć kogoś, kto może nie ma meczów w Bundeslidze rozegranych, a żywo się tym interesuje, chociażby, nie wiem, Tomasz Urban. I potem ludzie się dziwią, nie, że a czemu znowu ten, a nie, czemu ktoś inny, a po prostu ciężko jest znaleźć, nie, kogoś takiego. Jest taka historia, jak jeden z byłych piłkarzy komentował mecz Ligę Marsylii, dobra, skoro już powiedziałem, że to Marsylia, no to mogę powiedzieć też, że chodzi o Piotra Świerczewskiego, i przez całą pierwszą połowę leciał boiskiem cały czas, tak, że o ten podał do tego, ten do tego, raczej nie potrafił powiedzieć nic więcej, choć grał w tym klubie, a jednak wymagałoby się od niego tego, żeby powiedział na przykład coś o sytuacji w lidze francuskiej czy o sytuacji Marsylii. Po prostu było widać, że się tym nie interesuje, aż w końcu w trakcie, gdy skończyła się pierwsza połowa, realizator transmisji złapał masażystę bodajże, który podszedł do jednego z piłkarzy i schodził z nim do tunelu i nagle Piotr Świerczewski rozpoznał tego masażystę, bo pracował on w klubie też w jego czasach i wtedy się rozgadał wielce, a już trzeba było schodzić na przerwy reklamowe. Także to chyba też pokazuje to, o czym mówiliśmy. Patrząc na Piotra Świerczewskiego, to on raczej lubi się bawić życiem, a nie przejmować czy interesować. No też mi się tak
A powiedz mi, kto według ciebie tak merytorycznie potrafi rozmawiać o futbolu? Takie jedno, dwie osoby, no oczywiście spoza redakcji, nie? Takie, że wstajesz rano, patrzysz sobie, a ciekawi mnie, co na przykład ta osoba powiedziała. Czy przez to, jak widzisz, że ta osoba coś powiedziała, to sprawdzasz, co ma do ciekawego do powiedzenia? No na pewno Tomek Ciąkała. Wiadomo, że on zajmuje się głównie piłką zagraniczną i wiele z tych tematów, które porusza, osobiście mnie nie interesują, ale, no, ale gdy mówi właśnie na taki temat, który jest mi bliski, no to zawsze chętnie sobie odpalam, czy to w programach, w których jest gościem, czy to u niego na kanale. To jest na pewno taka osoba, której warto słuchać. No wiadomo, w kanale sportowym też znajdzie się sporo takich fajnych treści, które można zgłębić. Ja chociażby oglądam magazyn o lidze angielskiej Wojtka Pieli. Zacząłem się trochę mocniej interesować ligą angielską. Myślę, że chłopaki z Food Trucka robią dobrą robotę. Wiele odcinków jest bardzo ciekawych. Nie no, generalnie różne rzeczy się mówi o tych dziennikarzach sportowych, szczególnie ostatnio dostaje się tej branży jako całości, ale sporo wartościowych treści też można znaleźć. Ale skoro wspomniałeś już o Tomku Ciąkale, to właśnie dzisiaj miałem interesującą rozmowę z moim kumplem, który stwierdził, że to nie jest dziennikarz, tylko tłumacz Mundo Deportivo. Myślę, że to jest niesprawiedliwa ocena, bo wynika z tego, że Tomek bardzo mocno się przykłada do researchu, tak? Ale nie powie mi nikt, że on mówi słowo w słowo to, co jest tam napisane, tylko bardziej zestawia opinię z Mundo Deportivo z opinią z marki i na tej podstawie wyciąga swoje wnioski. Tak? To, że jest przygotowany do twojej pracy, to chyba jest jego plus. Nie, no oczywiście, to nie było moje zdanie, tylko poza kolegi... Tym, wiesz, w przypadku tych topowych lig sprawa jest trochę utrudniona, bo to nie jest tak, że można sobie wyciągnąć telefon i zadzwonić do trenera Realu Sociedad czy do piłkarza Barcelony. My w Ekstraklasie możemy to zrobić, tak to mniej więcej wygląda, a jak zajmujesz się taką ligą topową, czy to ligą angielską, czy to ligą hiszpańską, siłą rzeczy swoją wiedzę czerpiesz z trochę innych źródeł, tak? Czyli z tego raczej, co wypracują koledzy z tego kraju i moim zdaniem nie ma w tym nic złego. Ale skoro już wspomniałeś o wyciąganiu telefonu i dzwonieniu do piłkarzy, to powiedz mi, czy masz jakiegoś bana już od piłkarza? Nie, chyba nie. Prawda jest taka, że ja też nie za bardzo zabiegam i nie za bardzo mnie obchodzi zdanie piłkarzy na mój temat, czy na temat tego, co mówię w programach. Myślę, że wielu jest piłkarzy obrażonych na to, co gdzieś padło, ale ja po prostu o tym nie wiem. A powiedz mi, czy... Pamiętam, że kiedyś, ale to nie był mój tekst, ale zawsze się z tego śmieję, że Bartłomiej Pawłowski obraził się na nas za to, że dostał... Na święta rozdawaliśmy takie prezenty i jemu daliśmy plakat Szymona Pawłowskiego, bo Szymon Pawłowski był wtedy w Ekstraklasie wyróżniającą się postacią, żeby sobie powiesił na łóżko i wziął z niego przykład i on się o to obraził. Także to była taka rzecz, która mocno zapadła mi w pamięć. To nie, dość ciekawe. Poza tym często jest też tak, że piłkarze się obrażają, ale tak na chwilę, potem się odobrażają. A powiedz mi, czy odnalazłbyś się w takiej poważnym formacie też Liga Plus? Podejrzewam, do czego zmierzasz, tak? Że czy byłbym w stanie mówić trochę poważniej, tak? O piłce tak trochę, może nie poważniej, ale... Telewizyjnie, żeby pompować trochę tę Ekstraklasę, tak? Żeby raczej unikać krytykowania, tylko dbając o swój produkt. Nie wiem, wątpię. Znaczy, wydaje mi się, że jeśli miałbym to robić, no to ktoś, kto by złożył mi taką propozycję, miałby świadomość, że mój urok polega na tym, że trochę inaczej do tego podchodzę. A czy uważasz, że ktoś robi lepszy program? Nie wiem, nie chcę tak tego zostawiać, szczerze mówiąc. Są ludzie, którym bardziej się będzie podobała Liga Plus Ekstra, są tacy, do których bardziej trafia Liga Minus i to jest naturalna kolej rzeczy. A jeszcze taka sprawa, z racji tego, że siedziba kanału sportowego to jest tak, jakby dzielicie sobie studio na pół i czasami musicie na przykład porzucić jakiś swój format. Czy wy czujecie się taki gorszy kuzyn kanału sportowego? No nie było to miłe, tak, że tracimy możliwości na przykład nagrywania bezpośrednio po meczach kadry, no ale trzeba było wziąć to na klatę i tyle. Już myślę, że ten temat mamy dawno przerobiony i nikt się na to nie obraża, tylko robimy swoje. I ten temat po prostu odcinacie. Było. No tak, jakoś układamy sobie tę współpracę z kanałem sportowym. Też wiadomo, że obie redakcje coraz mocniej się przenikają, w takim sensie, że my mamy Weszło Polskich w kanale sportowym, że Kowal czy ja pojawiamy się, czy Wojtek Piela pojawiamy się w tych formatach, także docieramy się, że tak to ujmę. I teraz przejdźmy sobie też troszkę może śmieszniejszych tematów. Powiedz mi, donator w quizie.
Kiedy zdałeś sobie sprawę, że może być problem? Ale właśnie nie do końca wiem, o jakim problemie mówisz, bo my z perspektywy nagrywania tego quizu w ogóle nie odnieśliśmy wrażenia, że donator z Sochaczewa w jakikolwiek sposób odstaje od pozostałych donatorów. Przyjechał chłopak, wiadomo, że różnie reagują osoby przed kamerą, ale było sympatycznie naszym zdaniem, dopiero potem się nakręciła jakaś spirala. A powiedz mi, czy Paweł Paczuch dostał podwyżkę? Znaczy, wiesz co, rozmawiałem z Pawłem, mówił, że się źle czuł. Nie było mnie w studiu, trudno mi to zweryfikować, ale rozmawiałem też z Kubą Białkiem i powiedział też, że po prostu się źle czuł i tak zareagował. No jeśli i to tyle. Jeśli rzeczywiście towarzyszył mu odruch, o których mówisz, no to szacuneczek, że wytrzymał cały program. Więc to tyle, jeżeli chodzi o Weszło, teraz już typowo o piłce. Powiedz mi, w jakim ekstraklasowym klubie chciałbyś pracować, dlaczego byłoby to Zagłębie Lublin? Nie chciałbym pracować w Zagłębie Lublin. A w jakim? Gdybym mógł sobie wybrać jeden z tych 16 klubów, no to nie byłoby to Zagłębie Lublin. To jakie? No nie wiem, taki, który najwięcej płaci. No to dodałbym sobie, że Legia, ale na przykład tam są wyniki. A w Zagłębie Lublin te wyniki niekoniecznie nic nam się na pierwszy strzał. Naprawdę chciałbym pracować w klubie, jeśli miałbym pracować w klubie, to w takim, który podoba mi się projekt, tak, który jest. I kilka takich klubów w Ekstraklasie byśmy znaleźli, chociażby, nie wiem, Pogoń Szczecin, tak, czy Raków Częstochowa. Myślę, że tam się od nas. Okej, okay. A powiedz mi, czy coś zdziwiło cię? Bo... A czemu to Zagłębie? No nie, no ja na przykład bym chciał bardzo do Zagłębia. Idziesz, kaska się zgadza, te wyniki to są takie, jak będziesz w czubie, to okej, okay. Jak będziesz w środku, to się tak nie za dużo stanie, a jak będziesz w dole, no to wiadomo, że opierdol. W Zagłębiu, co by się nie stało, to raczej się tam na ciebie nie obrażą. No pojawiają się takie głosy, to prawda. A powiedz mi, czy zmieniło się postrzeganie piłki, gdy poznałeś jej z bliższa? Głównie bije do tego, do wypowiedzi kiedyś Krzyśka Stanowskiego, który powiedział, że jeżeli zaczął poznawać tych piłkarzy, to przekonywał sobie, że na przykład fajny piłkarz, bardzo go lubiłem, gdy go poznałem, to człowiek średni. Czy tobie się też zdarzyła taka sytuacja? Na pewno ja mam trochę inne podejście niż Krzysiek do tego tematu, bo Krzysiek bardzo zabiegał o takie kontakty, ja raczej stronię od utrzymywania prywatnych kontaktów z piłkarzami, bo no wychodzę z założenia, że no potem trudniej mi by było kogoś skrytykować, albo gdybym kogoś pochwalił, to może brałbym pod uwagę właśnie taką sympatię, dlatego nie utrzymuję przyjacielskich czy koleżeńskich mocno relacji z żadnym piłkarzem Ekstraklasy, czy też z innymi osobami, którzy tutaj w Ekstraklasie są. No, wiadomo, że czasami, nie wiem, wymieniam z kimś wiadomości, SMS-y, ale to wszystko jest na takiej stopie bardzo, bardzo zawodowej i tego pilnuję, dlatego że ta bliższa znajomość często zmienia wszystko. Powiedz mi, dlaczego Wiśle przestało o coś chodzić? Wydaje mi się, że obecne władze robią sporo, żeby znowu zaczęło im o coś chodzić. No ale jak tak sobie popatrzymy na to całościowo, to Wisła po prostu ma słabych piłkarzy. Ma niewielu piłkarzy dobrych, niewielu w formie. Jak dochodzą do tego problemy zdrowotne czy zjazd fizyczny, no to pojawia się problem. Wisła tak naprawdę jest w fazie gruntownej przebudowy i pytanie, czy obecne władze będą potrafiły tę przebudowę przeprowadzić, bo na przykład za Wisłą beznadziejne zimowe okienko transferowe, w zasadzie żaden ze sprowadzonych zawodników nie wypalił, a przywieziono trochę tego szrotu z zagranicy i teraz pytanie, czy takie okienka się będą powtarzać, czy jednak w przyszłości Wisła, oczywiście w jakiś sposób w nawiązaniu do swojej sytuacji finansowej, będzie wyglądała lepiej, bo tak jak sobie popatrzymy na ten skład, to nie jest skład, który gwarantuje cokolwiek. Peter Chybala na razie pokazał, że możemy mieć co do niego jakieś nadzieje. Tak? Ja zdaję sobie sprawę, że ta gra wygląda zdecydowanie gorzej niż na początku, też tam liczby pokazują, że pojawił się problem fizyczny, no ale też zapracował sobie na jakiekolwiek zaufanie akurat ten szkoleniowiec i wydaje mi się, że będziemy mogli go rozliczać od początku nowego sezonu i przede wszystkim jeśli też władze klubu z Krakowa zapewnią mu jakieś realne wsparcie w postaci dobrych zawodników. Myślę, że problemem Wisły jest to, że nie ma takiego klarownego pionu sportowego, że tam jest kilku właścicieli i jest bardzo mocno rozproszona władza i rozproszona jest odpowiedzialność też za te ruchy, do których dochodzi. Tam by się przydał taki dyrektor sportowy z prawdziwego zdarzenia. Czy tobie się nie wydaje, że czasami musicie się zajmować władzami klubów, a nie samą grą?
No tak, jest urok tej naszej ekstraklasy, że tej piłki w piłce często jest bardzo mało i w związku z tym, że jest duża brydza na boisku, no to szukamy jakichś innych tematów i innych punktów zaczepienia i to jest też widoczne na przykład w przypadku sędziów, bo no ja miałem już taki moment w trakcie tej rundy, kiedy zdecydowanie miałem podziurki w nosie rozmawiania o kolejnych kontrowersjach czy o kolejnych kontrowersyjnych wyborach przy obsadzie Zbigniewa Przesmyckiego, czy o tym, że sędzia Bartosz Frankowski kibicuje Legii, czy nie kibicuje. Naprawdę tego było zbyt dużo, a mniej było dyskusji o samej piłce i tak jak poruszyłeś ten wątek władz, no to też jest kolejny taki temat może trochę poboczny, ale no traktowany u nas z dużą powagą w związku z tym, że po pierwsze te działania klubów często są nie do końca poważne, a po drugie no właśnie dlatego, że nie ma o czym za bardzo mówić, jeśli chodzi o boisko. Jeżeli chodzi o te dwie tury zwolnień, to powiedz mi, czy ci prezesi czegoś się uczą, bo to jest takie dziwne dość, powiem ci, że tutaj dwóch, tam dwóch, oni się jakoś dogadują, czy to jest taki, nie wiem, przypadek? No zapytałeś, czy się uczą. Niektórzy tak, na pewno, bo chociażby takim przykładem, który ja zawsze lubię poruszać, jest Jarosław Mroczek w Pogoni Szczecin. To kiedyś był prezes, który miał bardzo gorącą głowę i zmieniał szkoleniowców, chociaż często nie było ku temu podstaw. Tak? Gdyby Pogoń nie miała na siebie takiego klarownego pomysłu i przez to często cierpieli trenerzy, że w mniemaniu władz uzyskiwali wynik poniżej możliwości tego zespołu, choć może nie zawsze miało to odzwierciedlenie. I my nawet w pewnym momencie pisaliśmy o Pogoni w kontekście domu wariatów, że tam bardzo szybko lecą głowy trenerów, że władze nie wyciągają wniosków, a teraz zobacz, jak to się wszystko zmieniło. Costa Runiaić pracuje naprawdę bardzo długo, przynosi to bardzo fajne efekty, bo Pogoń prawdopodobnie wróci do europejskich pucharów, może zdobędzie wicemistrzostwo, może zajmie trzecie miejsce, ale no trudno mi sobie wyobrazić, że nie wiem, kończy sezon na piątej pozycji i nic z tego nie ma. I sam Jarosław Mroczek mówi o tym, że wyciągnął wnioski, że teraz zachowuje się zupełnie inaczej, że kiedyś to on by Costę Runiaicia zwolnił już ze dwa razy. I taka osoba, która no wcześniej nie kojarzyła się z racjonalnym czy takim czysto zdroworozsądkowym działaniem, teraz moim zdaniem jest no jedną z takich najbardziej sensownych osób w polskiej piłce. A jeżeli właśnie chodzi o tych trenerów, bo tak, wspomniałeś, nauczyła się Pogoń, nauczyła się Lechia, nauczył się też Piast i są tego efekty. No widać, że jeżeli jest ten projekt długofalowy, to coś się z nim dzieje. Powiedz mi, dlaczego pół ligi potrafi zrozumieć to, że trzeba znaleźć jakiegoś trenera sensownego, a pół ligi ma po prostu takie coś, że jest trener dobry z jakąś tam marką, bierzemy go, a może się uda, a może się nie uda. Czym to jest związane? No przede wszystkim z tym, że dobrze trzeba tego trenera wybrać, tak? Bo to też nie jest tak, że wystarczy tylko dać cierpliwość i już będzie wszystko dobrze, tylko trzeba poczekać, bo no często można czekać do usranej śmierci i nic i żadnych efektów by nie było, albo byłby, nie wiem, efekt w postaci spadku, czyli przeciwny niż ten, który pewnie byśmy sobie zakładali. Myślę, że tutaj są duże rezerwy już przy procesie rekrutacji, że gdyby przyłożono większą wagę do tego, w jaki sposób się trenera wybiera, gdyby stworzono jakiś sensowny profil tego trenera i na tej podstawie trenera zatrudniono, no to później trudno by było takiego trenera zwolnić przy pierwszej lepszej okazji i trudno było, ciężej by było stracić do niego cierpliwość. To jest taki przykład, znaczy to jest taka sprawa, przy której ja często rzucam przykład Rakowa Częstochowa, który no zatrudniał Marka Papszuna po naprawdę takiej korporacyjnej wręcz rekrutacji, tam była prezentacja multimedialna, psycholog, który obserwował rozmowy, scouting taki regularny, że tam przedstawiciele klubu jeździli na mecze Marka Papszuna, który wtedy prowadził Świt, Nowy Dwór Mazowiecki i znaleźli sobie trenera w niższej lidze, trenera, który teraz jest jednym z najgorętszych nazwisk i nie mówię, że tak teraz powinny działać wszystkie kluby jak Raków właśnie, no są też inne drogi do tego, żeby zatrudnić dobrego szkoleniowca, ale do tego trzeba się przyłożyć, nie może to wyglądać tak, jak najczęściej jest, czyli wyciągamy telefon, sprawdzamy listę kontaktów, sprawdzamy, kto akurat nie ma pracy i dzwonimy, tak, no bo to jest takie pójście po linii najmniejszego oporu i to potem widać, tak, że trenerzy nie pasują i są później zwalniani przy pierwszej lepszej okazji. A powiedz mi właśnie, gdy opowiadasz o tym, jak
raków wybierał trenera, to trochę jest science fiction, jak na polskie warunki. No tak, zupełnie inne podejście, takie świeże, ale gdyby się nad tym zastanowić, no to powinna być norma, tak, i pewien standard, że to właśnie tak wygląda, no bo trzeba mieć takie poczucie, że ten trener to jest jedna z dwóch, trzech, może wręcz najważniejsza osoba w klubie, dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby prezentował on jak najwyższą jakość. I to jest fajne, że się Rakowowi udało. Myślę, że już teraz Michał Świerczewski, który jest właścicielem Rakowa, ma taką listę 3-5 trenerów, którzy ewentualnie przyjdą po papszunie, tak? I to jest też różnica pomiędzy innymi wieloma klubami, że tam często dochodzi do zwolnień tych trenerów, a dopiero potem jest zastanawianie się, co dalej, kogo ewentualnie zatrudnić, powierzanie drużyny trenerowi tymczasowemu, byłemu asystentowi lub komuś, kto był pod ręką, i wtedy będziemy myśleć, a to trzeba myśleć dwa kroki do przodu. No nie, oczywiście, też jestem takiego samego zdania, a powiedz mi, czy ciebie nie zaczyna już troszkę męczyć te nasze granie w polskiej lidze na trzech obrońców? Nie, nie męczy mnie to. Wydaje mi się, że to jest tak świeże jeszcze, że trudno, żeby było męczące, i wydaje mi się też, że nie masz racji, że właśnie tak to wygląda, że ulega się modzie. Po prostu trenerzy w Ekstraklasie widzą, że to przynosi efekty, że to ustawienie naprawdę może dać dużo na boisku. Oczywiście są różne warianty tego ustawienia, na przykład wariant, który swego czasu prezentowała Wisła Płock pod wodzą Radosława Sobolewskiego, no to pomagał bardziej obrzydzić futbol niż sprawiał, że ta gra jest bardziej widowiskowa, ale no, trudno być ślepym na światowe trendy, tak? I to jest po prostu ustawienie, które jest coraz chętniej wykorzystywane też w wielu klubach Europy czy w reprezentacjach, i trudno się na to obrażać, i trudno mieć, szczególnie na tym początkowym etapie, tego dość. Bo przykład Barcelony, tak, Ronalda Koemana, kiedy na początku to ustawienie wyglądało zupełnie inaczej, kiedy już powoli, znaczy może nie powoli, ale już na przykład nawet zwalniano Ronalda Koemana, twierdzono, że nie ma on żadnego pomysłu. Potem wymyślił sobie to ustawienie z trójką obrońców i piłkarze, którymi dysponuje, prezentują się w nim zdecydowanie lepiej, choć czasami musiał podejmować naprawdę odważne decyzje, bo jeśli w tej trójce musiał wystawiać Frankiego de Jonga, o którym byśmy nigdy nie pomyśleli, że to jest piłkarz linii defensywy, jeden z trzech stoperów, a to w jakiś sposób zażarło, no to po pierwsze czapki z głów przed trenerem, po drugie widać na tym przykładzie, że można dużo zyskać. No nie, oczywiście, ale jeżeli poruszyłeś temat Wisły Płock, no to nie mów, że nie lubiłeś tych niedziel 12:30 w Płocku. Nie, to znaczy ja akurat jestem taką osobą, która się nie obraża na to, jak wygląda otoczka, kiedy ten stadion jest budowany, tak? Bo wiele osób mówiło, a budowa, coś tam, że piłka w betoniarkę trafiła i to możemy sobie poszydzić czy powijać szpileczki, a to tak naprawdę jest w gruncie rzeczy pozytywna rzecz, że ten stadion powstaje, oby tylko no ta drużyna Wisły Płock pasowała tak do tego lepszego otoczenia, co do tego mam większe wątpliwości, bo rzeczywiście była to jedna z trzech drużyn, które oglądało się najgorzej w Ekstraklasie. Myślę, że Marek Jóźwiak miałby inne zdanie, ponieważ no on został Marek Jóźwiak ma wiele kontrowersyjnych teorii i nie musimy ich traktować jako wyznacznik. A powiedz mi, czy on przyszedł do Płocka jako taki człowiek, który stwierdził, ja jestem z Warszawy, ja im tu pokażę, jak się robi w Płocku piłka. No i tak skończyło się, jak się skończyło, czy jakieś inne jest ta teoria? No, tak nie mówił, no bo to Gwarą Śląską chyba trochę powiedziałeś. A nie wiem, czy ma coś ze Śląskiem wspólnego Marek Jóźwiak, chyba nie. Nie wiem, trudno mi to ocenić. Na pewno szuka swojego miejsca po zakończeniu kariery piłkarskiej Marek Jóźwiak i tak nie za bardzo potrafi znaleźć, bo no, występował już w różnych rolach i w żadnej chyba nie został na dłużej. No zobaczymy, teraz zajmuje się chyba głównie byciem ekspertem w Canal Plus. Trudno mi ocenić, jak mu idzie, a to, że ten jego projekt w Płocku prawdopodobnie będzie fiaskiem i zostanie zaorany, to wydaje mi się, że chyba zbyt mocno skupił się na takich zgranych kartach Marek Jóźwiak, że piłkarze, którzy mają ugruntowaną pozycję na naszym rynku, coś znaczą, którzy mogą swoim doświadczeniem posłużyć. Wiadomo, że były też
transfery zagraniczne, ale zabrakło takiej myśli przewodniej i takiej świeżości w tym wszystkim. To było na swój sposób wtórne, co zaproponował. A ostatnie pytanie dotyczące piłki. Twoje top 3 na koniec sezonu? Ja bardzo nie lubię odpowiadać na to pytanie, bo tak naprawdę wiele osób traktuje dziennikarzy sportowych trochę jak wróżki, które mają przepowiadać przyszłość i potem 3 miesiące później drużyna nie jest pierwsza, tylko jest ósma i jest takie mówienie, a co z was za eksperci, tak. Nie no, gdybym ja posiadał umiejętność przewidywania wyników, co jest trudne, szczególnie w przypadku polskiej piłki, to żyłbym sobie spokojnie z bukmacherki, a nie tutaj się mocował jakoś dziennikarstwem sportowym. Ja mogę wyciągnąć wnioski na podstawie tego, co widzę i pokusić się o jakieś prognozy, a takie typowanie to zawsze trzeba traktować z przymrużeniem oka i jako zabawę. Wiem, bo już wielokrotnie się spotykałem z tym, że nie wiem, na przykład byłem w Hyde Parku, zadzwonił, gadaliśmy głównie o Ekstraklasie, ale zadzwonił słuchacz i zapytał się, co myślę o pierwszej lidze i ja po jakichś 30 sekundach zastanowienia, bo wcześniej za bardzo o tym nie myślałem, wymieniłem wśród gronie kandydatów do awansu Widzę Płódź, tak, i temu Widzewowi nie szło potem zbyt dobrze i po pierwsze byłem atakowany przez kibiców ŁKS-u, po drugie, gdy nie szło, przyczepiali się do mnie kibice Widzewa, że wspieram tamtejszą władzę, gdyż gra tam Fundambu, który poszedł z KTS-u, weszło, czy coś takiego. Mogę powiedzieć z przymrużeniem oka, jak to widzę, ale chciałem to jasno wyraźnie zaznaczyć, że to tylko zabawa. Moim zdaniem Legia zdobędzie tytuł Mistrza Polski, zacząłem bardzo kontrowersyjnie. Podium Pogoń Szczecin i Piast Gliwice, czwarte miejsce Raków Częstochowa. Dobra, to lećmy dalej. Załóżmy, że masz dwie oferty pracy. 2 razy większa kasa, ale zajmujesz się ekstraklasą, czy 3 razy większa kasa, ale zajmujesz się Serie A? Trudne pytanie. Nie no, Liga Włoska jakoś mnie strasznie za bardzo nie pociąga i wydaje mi się, że nie byłbym w tym dobry po prostu. Dobra, to angielska. Z angielską mógłbym spróbować, ale myślę, że dałbym radę ogarnąć też dwie. Albo byłoby tak, że pracowałbym przy lidze angielskiej za to 3 razy większe pieniądze, a jeszcze bym sobie w wolnym czasie robił na przykład vloga o ekstraklasie. Kultowe dymy ze Zbigniewem Bońkiem. Powiedz mi, czy ty czułeś tą gorącą atmosferę, o której Krzysiek mówił Stanowski, że już patrzył na Zbigniewa Bońka, już widział, że jest cały czerwony i już lekko gotuje? Prawda jest taka, że wcześniej oglądałem bardzo dużo programów ze Zbigniewem Bońkiem i sobie analizowałem, w jaki sposób do niego trzeba podejść, żeby nie zostać słamszonym w tej dyskusji, bo to jest taka rzecz charakterystyczna, że Zbigniew Boniek na podstawie swojego doświadczenia medialnego i na podstawie tego, że jest bardzo wygadany, tłamsi swoich rywali za pomocą rywali. No, nazwałem to tak rywali, ale osób, które też są w studiu, tak, i współuczestniczą w tej dyskusji, tłamsi ich za pomocą różnych retorycznych zagrywek. Często dzieje się tak poprzez umniejszanie albo nieodnoszenie się do tematu, albo jakieś personalne wycieczki. No i ja uznałem, że trzeba być trochę chamski w tej rozmowie, żeby pod płaszczykiem właśnie tego chamstwa i takiej arogancji przemycić jakiekolwiek treści i skonfrontować je z prezesem. Dlatego no jakbyś sobie zobaczył ten program jeszcze raz, no to ja tam chyba na samym początku, przy pierwszej mojej wypowiedzi, kiedy już chciał mi wejść słowo Zbigniew Boniek, poprosiłem go o to, żeby nie przerywał. Po prostu odrobiłem pracę domową, że tak to ujmę. A co do samej treści, no to tak naprawdę żałuję, że nie powiedziałem jeszcze więcej, bo miałem jeszcze inne argumenty, ale sytuacja była taka, że nie do końca mogłem je przekazać. Rozumiem. A powiedz mi, czy czułeś wzrost popularności zaraz po tym stanie futbolu? Nie, no pewnie tak. Pewnie jakbym sobie sprawdził, ile mi przybyło obserwujących na Twitterze, a taki był przecież zarzut Zbigniewa Bońka, że to wszystko jest po to, żeby się wybić na jego plecach, żeby mnie kilka osób poklepało po tych plecach właśnie na Twitterze, no to ten skok był. Gdyby nie zrobiłem tego po to, żeby to nastąpiło, wiadomo, że każdy też jakiś buduje swój wizerunek i dba o karierę i to sprawiło, że stałem się bardziej rozpoznawalny, ale jeśli ktoś ogląda nasze produkcje Weszło, no to widzi, że ja na co dzień zajmuję się ekstraklasą, tak? I to jest rzecz, która jest w moim przypadku rzeczą charakterystyczną i w niej jestem dobry, a nie tylko to, że kiedyś na wizji starłem się ze Zbigniewem Bońkiem. A jak ty reagujesz na to? Ale zdarzało się często, bo wtedy były takie czasy, że można było wychodzić na miasto i wtedy dość często na to miasto wychodziłem i
I w barach jest coś takiego, jak z panem młodym na weselach, że sporo osób chce się z tobą napić. Nie każdy, bo większość osób cię po prostu nie zna, ale już wiele razy miałem takie propozycje, że ludzie chcieli mi postawić alkohol właśnie za ten program z prezesem, albo za jakiś inny program, albo generalnie za to mówienie o Ekstraklasie, i zdarzały się niestety przypadki, że źle się to na mnie kończyło, bo no tak jak pan młody na weselu musi trochę oszukiwać, żeby wytrwać do końca, bo fizycznie nie byłby w stanie przyjąć takiej dawki alkoholu, to ja nie do końca byłem tego świadomy i nie do końca to potrafiłem. Czyli miałeś taki plus, że wychodziłeś sobie na masto i portfel mogłeś śmiało zostawić w domu, a niekoniecznie musiałeś wrócić taki, jak wyszedłeś. Tak, myślę, że mógłbym, pewne rejony mógłbym się zapuścić i wrócić pijany bez portfela, ale też stać mnie na alkohol, że tak to mówimy. No oczywiście, a jak ty reagujesz na to, gdy ludzie mówią o tobie, że jesteś najlepszym lub najbardziej opiniotwórczym dziennikarzem sportowym w Polsce? Czy to cię w ogóle rusza, czy myślisz o tym? Nie za bardzo, szczerze mówiąc, bo z dużym dystansem podchodzę i do tych pochwał. Oczywiście one są bardzo miłe i fajnie, że się zdarzają, bo każdy z nas jest w jakiś sposób próżny i łaknie tego, ale tak jak te głosy krytyczne, bo one też są, traktuję z przymrużeniem oka i trudno mnie na przykład obrazić, już sobie przez lata w internecie wytworzyłem taki pancerz, że raczej macham na to wszystko ręką, tak samo w przypadku tych pochwał. Wysłucham, podziękuję i miło się zrobi, ale nie przywiązuję do tego wielkiej wagi, bo wydaje mi się też, że można oszaleć z czasem, że to jest bardzo niebezpieczne, takie zbyt mocne przekładanie do tego wagi. No, mieliśmy chociażby tę głośną sprawę z Adamem Kotleszką, tak, i to też pokazuje, jak czasami można wpaść w jakieś sidła w pogoni za popularnością czy za takimi pozytywnymi ocenami. Czy wiedziałeś o tym wcześniej, czy dowiedziałeś się z futraku? Nie, wcześniej tak naprawdę się śmialiśmy, że szczególnie pod stanami futbolu, że jest jeden gość, który no cały czas chwali Adama, ale no bardziej na zasadzie takiego żartu o tym mówiliśmy. Jakieś plotki chodziły, ale no plotki pojawiają się o różnych dziennikarzach i dotyczą tak wielu spraw, że często właśnie warto je wpuścić jednym uchem, a drugie wypuścić. Tak jak pytasz, czy wiedziałem tak wprost, że coś takiego się kroi, no to nie wiedziałem. A gdy ta afera taka narosła już do takich dużych rozmiarów, to w redakcji była jakaś szydera, czy raczej takie było niezręczne omijanie tematu, czy raczej nie poruszanie go? Wiesz co, tak naprawdę jesteśmy w dużej mierze w pracy zdalnej i rzadko się spotykamy w jakimś szerszym gronie w redakcji. Myślę, że nie było to w jakiś sposób tak omawiane, czy nie było to jakiejś takiej niezręczności. Ja z Adamem na ten temat rozmawiałem raz, on powiedział, jak to wyglądało z jego perspektywy, no ja powiedziałem też swoje i tyle. I zamknęliśmy ten temat i sobie normalnie dalej pracujemy razem profesjonalnie, bo ostatnio komentowaliśmy razem mecz Ekstraklasy i myślę, że zrobiliśmy to w miarę dobrze. Ja też nie wiem, jaka była prawda, tak szczerze mówiąc. Potrafię sobie wyobrazić różne wersje, tak jak już mówiłem, średnio wierzę w te, że ktoś ponad rok planował taką intrygę, tak, i to prowadził, no ale też jak gdyby nie jest to rzecz, o której w jakiś sposób dalej myślę i którą w jakiś sposób dalej przeżywam. Okej, okay. A powiedz mi, z kim z redakcji najczęściej kłócisz się o piłkę? Nie wiem, z Kowalem chyba w trakcie programów. A z kim najczęściej się zgadzasz? Z Leszkiem Milewskim. Okej, okay. A powiedz mi, czy argument, dlaczego nie jest dalej kończącym wszystkie dyskusje, czy jest jakiś już lepszy, czy zdążyłeś jakiś znaleźć? Nie, wydaje mi się, że argument, dlaczego nie jest idealny, bo innym takim argumentem jest bo tak, a pomyśl sobie w ten sposób, że to bo tak jest trochę aroganckie, a to dlaczego nie daje taką pozorną szansę jeszcze odpowiedzenia, tak? Ale tak naprawdę trudno ją zbić i ta szansa jest pozorna, także wydaje mi się, że Roman Kosecki wniósł do polskiej dyskusji o piłce bardzo wiele, taki argument ostateczny. No tak, a powiedz mi, kto zapoczątkował kult Ester Exposito u was? Nie potrafię wskazać takiej osoby czy takiego momentu. Ja pannę Ester poznałem oglądając serial hiszpański Szkoła dla Elit i zwróciła na siebie uwagę swoją grą przede wszystkim. Taka krótka ankieta, troszkę do waszego zwesu już butami. Wymyśliłem sobie taką historię, wbija do was Szejk. Szejk wiadomo, ma dużo kasy
i chce zrobić taki panel dyskusyjny o piłce, a potem chciałby zrobić jakiś fajny afterek, daje ci listę i masz wybrać ludzi. To ja będę ci podawał dwa nazwiska, a ty będziesz wybierał jedno z nich. Borek Smokowski. Borek. Paul Stanowski. Stanowski. Paczul Piela. Oni muszą iść razem. No dobra, możemy zrobić jeden taki wyjątek. Wądołowska Strzelczyk. Strzelczyk. Białek Mazurek. Białek. Milewski Olkiewicz. Milewski. Hadaj Kowal. Kowal. I Smyk Jańczyk. Smyk. I ostatni segment, czyli pytanie od widzów. Mam nadzieję, że nie podglądałeś na Twitterze. W niektórych byłem oznaczony, to siłą rzeczy gdzieś tam mi przeleciało. Dobra, już. Ale nie było tak, że czytałem i zastanawiałem się, co odpowiem, także spoko. Który z ekstraklasowych prezesów najlepiej zna się na swojej pracy? Trudno wyróżnić tak naprawdę jednego prezesa. Chyba Jarosław Mroczek, o którym powiedziałem w tej chwili. Znaczy powiedziałem w tym podcaście. Czy można oczekiwać na twoją obecność w jakimś studiu telewizyjnym jako ekspert? Podejrzewam, że jeżeli chodzi o jakiś tam mecz. Nie zanosi się, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Ale w ogóle chciałbyś? No jakby pojawiły się jakieś fajne propozycje, no to pewnie, żebym chciał, bo trzeba się cały czas rozwijać. No na pewno na Euro będę dużo się udzielał na Weszło, jeśli chodzi o wideo, bo będzie się dużo działo. Myślę, że kluczowe pytanie. Co z tą Polską? Sam chciałbym to wiedzieć, Stefan. Bo czuję, że to jest pytanie nawiązujące do polityki, a prawda jest taka, że ja nawet swojej żonie nie powiedziałem, na kogo głosowałem w ostatnich wyborach prezydenckich, także staram się unikać tego tematu w przestrzeni publicznej. Kolejne pytanie. Jaki według ciebie był najbardziej udany transfer do polskiej ligi w ostatnich 10 latach? O Boże, to trochę dużo. Może nie wiem, zawęźmy to do 5, chyba że masz taki jakiś... Wadis jednak. No tak, wydaje mi się, że różnie możemy podejść do takiej klasyfikacji najlepszych obcokrajowców w historii ekstraklasy. Niektórzy powiedzą, że Radowicz, tak, bo grał długo i dużo osiągnął z Legią. Niektórzy powiedzą, że Flavio Paixão, bo strzelił najwięcej goli w historii spośród wszystkich obcokrajowców, a ja w takim rankingu na pewno wysoko umieściłbym też Wadisa, choć to tylko jeden sezon. I drugie pytanie od tego samego użytkownika. Jak zaczęła się twoja przygoda z dziennikarstwem? Myślę, że poruszałeś ten temat, ale tak pokrótce, gdybyś mógł przedstawić. Moja przygoda z dziennikarstwem zaczęła się w gimnazjum albo w szkole podstawowej, kiedy byłem redaktorem naczelnym szkolnego pisma Agrafka. Dobra, następne. Takim nieformalnym naczelnym, bo tak naprawdę naczelnym była pani od polskiego, ale głównie ja za wszystko odpowiadałem. Okej, okay. I czy Paczul Pamiętam, że kiedyś miałem robić wywiad z Andrzejem Grabowskim, który występował w naszej szkole i to było dla mnie wielkie rozczarowanie, gdyż poszedłem z koleżanką na ten wywiad, a okazało się, że pani, która była agentką Andrzeja Grabowskiego, wzięła od nas kartkę i napisała nam na tej kartce odpowiedzi za niego. Ja z panem Andrzejem w ogóle nie zamieniliśmy słowa. Oj, to takie smutne wspomnienie. No tak, ale nie zradziłem się na szczęście do dziennikarstwa przez to. A to wiesz, były jeszcze takie czasy, kiedy był mega hype na Fertka, nie? No to tak, wtedy to myślę, że on był jednym z bardziej rozpoznawalnych Polaków w Polsce. Kolejne pytanie, czy patrzył pierwszy odcinek kupon przy flaszce? No to ciekawe. Nie, różne konfiguracje się tutaj zdarzały. Myślę, że w przypadku picia alkoholu forma dnia jest kluczowa, tak zwana forma dnia. Aczkolwiek zdarzało się tak też, że odpadał jako pierwszy. Majonez kielecki czy winiary? Winiary zdecydowanie. No Jezus, ja nie wiem jak można. Nie można tak robić. Można. Dlaczego nie? Mogłeś tak strzelić po prostu. Już bym był skończony. Pytajcie, czy będzie akceptował geja w redakcji. No to mocne pytanie. Gej w redakcji, jesteś nie tak czy na nie? Nie mam z nim żadnego problemu. Który Beniamin jest lepszy? Warta 20-21 czy Raków 19-20? Myślę, że Raków 19-20, nawet pomimo tego, że to miejsce w tabeli było niższe, gdyż wtedy Raków nie załapał się nawet do górnej ósemki, ale no już później dostaliśmy taką odpowiedź, że to był tylko przystanek w drodze po grę o wyższe cele, tak? Taka rozbiegówka przed tym, co widzimy w tym sezonie, a w przypadku Warty Poznań jestem trochę bardziej sceptyczny, że gdybyś mi powiedział, że w następnym sezonie Warta, potem jak się pewnie utrzymała i zrobiła dobry wynik, będzie na podium Ekstraklasy i w finale Pucharu Polski. Jak on wytrzymuje z tym dzbanem Stanowskim i Pielą? Jak dajesz radę? No nie uważam ich za dzbanów przede wszystkim.
I ostatnie, myślę, że kluczowe pytanie. Chleje pan? Nie, ostatnio mało, szczerze mówiąc, trochę na święta, a w tak generalnie to na diecie jestem pudełkowej, także głupio by mi było wydawać dość spore pieniądze na dietę i marnotrawić w jakiś sposób przez alkohol, także ostatnio rzadko. Też mało jest okazji. Może jak się otworzy sezon grillowy, to wtedy będę pił, aczkolwiek nie ukrywam, że lubię na przykład zimną wódkę. Mateusz, to było ostatnie już pytanie. Serdecznie dziękuję, że znalazłeś czas. Tym, którzy dobrnęli do końca, też serdecznie dziękuję. Prosimy oczywiście o lajki, o suby, o te wszystkie dzwoneczki. Jeżeli chcecie zajrzeć na nasze socjale, to wszystko będzie w opisie filmu moje, Rokiego. Zaglądajcie na naszą stronę, na naszego Facebooka, Twittera i ogólnie tam wszystko. Mateusz, dziękuję ci jeszcze raz. Dzięki za zaproszenie.